Poranne studio telewizji w Polsce.pl wraca do Państwa. Maciej Wolny, witam serdecznie. Razem ze mną w studiu gość, którym jest Michał Karnowski, publicysta sieci. Dzień dobry. I zaczynamy od bieżących tematów związanych z polityką, a te bieżące tematy polityczne to też sondaże wyborcze, czyli to, jak społeczeństwo popiera poszczególne partie polityczne. Jeszcze przed weekendem Prawo i Sprawiedliwość mogło się cieszyć, bo pojawił się sondaż, który wskazywał na to, że ponad 50% poparcia społeczeństwa ma Prawo i Sprawiedliwość. Teraz mamy najnowszy sondaż Kantar Public, który wskazuje, że 37% badanych chce głosować właśnie na partię prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jest to spadek w porównaniu do tego poprzedniego sondażu Kantar Public o 5 punktów procentowych. O czym to może świadczyć? Ja myślę, że to są prawdziwe badania. Znaczy, bardzo wierzę w te badania Kantar Public, to jest dawny TNS OBOP i muszę powiedzieć, że jak sięgamy wstecz na przykład do wyników wyborów rozmaitych, to były zazwyczaj sondaże najbliższe prawdy. Dlatego ja szczególną uwagę przywiązuję do Kantar Public, mniejszą na przykład do takich badań jak Estymatora ostatni, te 50,2 wykazane dla PiSu. Mam wrażenie, że było, nie chcę tu nikogo urazić, no ale jakieś tam podkręcanie moim zdaniem miało miejsce, chociażby w tym fakcie, że opubliczniono wynik zredukowany już bez osób niezdecydowanych, co się raczej podaje w drugiej kolejności. Mówi się najpierw takie wyniki, ale jeśli zredukujemy niezdecydowanych i zostawimy samych zdecydowanych, to wtedy. Miałem wrażenie, że chodziło troszkę o cytowalność, nie miałem o to pretensji, ale ja to dostrzegam i nie wierzę w wynik Prawa i Sprawiedliwości powyżej 50%. To jest dzisiaj trudne do osiągnięcia. Tym bardziej, że jak spojrzymy na ostatnie tygodnie, no to Prawo i Sprawiedliwość wskutek najpierw tego zwrotu ku negocjacjom w Brukseli, a później wplątania się czy bycia wplątanym w tę historię z konfliktu polsko-izraelskiego, no jest w takim troszeczkę rozchwianiu i rozedrganiu. To nie jest formacja, która by jakby mówiła specjalnie do Polaków, to co na przykład było mocną cechą moim zdaniem rządów pani premier Beaty Szydło. No jest inny etap, zadanie Mateusza Morawieckiego z obrona tych reform i tutaj pewien koszt jest moim zdaniem nieunikniony, czyli podsumowując, ja myślę, że nie ma się co sondażami tutaj, jak to ujął Marcin Masterek kiedyś w tym studiu, narkotyzować. Należy do nich podchodzić bardzo ostrożnie. Wydaje mi się też, że wyniki wyborów samorządowych i sama kampania samorządowa będzie ten wynik spłaszczała. To znaczy tutaj dużo bardziej się liczą nazwiska, osobowości niż szyldy partyjne. I tutaj to są wybory dla PiSu najtrudniejsze z całego cyklu. No właśnie, czy te nazwiska po stronie Platformy Obywatelskiej mogą powodować jakiś strach w szeregach rządów Zjednoczonej Prawicy? Bo też według tego sondażu Platforma Obywatelska zyskuje 6 punktów procentowych i ma poparcie na poziomie 20%. No zyskuje, bo wreszcie wgnieciono, wdeptano w ziemię Nowoczesną. Musimy o tym pamiętać, że Grzegorz Schetyna rzeczywiście zrealizował swój cel dwulecia i tym celem wcale nie było obalenie rządów PiSu. Myślę, że on w to nie wierzył. On się trochę przyłączył do tej kodosko-puczystowskiej frondy z tego powodu, no, że nie mógł stać z boku, bo takie były nastroje tego najtwardszego elektoratu. Natomiast jego prawdziwym celem, i naprawdę myślę, że budził się z tą myślą i kładł spać, było posprzątać konkurencję po swojej, na swoim poletku. I tutaj Nowoczesna musiała zginąć i chyba już ginie. No niestety ja liczyłem trochę na panią Lubnauer, jestem zaskoczony jej taką niezbornością, niezgrabnością, ale fakty są takie, no Platforma będzie zyskiwała, no bo straci Nowoczesna, a ta grupa 30% wyborców środowisk lewicowo-liberalnych pozostaje. Katarzyna Lubnauer chyba za bardzo skupiła się na tym, aby wyeliminować Ryszarda Petru, a potem, kiedy Ryszard Petru przestał być przewodniczącym, no to pojawiło się pytanie, co dalej. Odpowiedzi chyba Katarzyna Lubnauer do tej pory nie znalazła, biorąc pod uwagę problemy wewnętrzne w Nowoczesnej, ale właśnie i problemy gdzieś takie z tożsamością samej partii, bo Nowoczesna nie za bardzo wiedziała, w którą stronę zmierzać. Ja bym powiedział, że moim zdaniem Katarzyna Lubnauer jako dawna działaczka dawnej Unii Wolności, chyba jeszcze w demokratycznej ona była, czyli to jest ten rdzeń, powiedziałbym, takiego myślenia trzecioerpowego, też pada ofiarą tych samych przyjaciół, którzy zabili właśnie Unię Wolności, czyli Gazety Wyborczej, środowiska Adama Michnika, które to środowisko bardzo wyraziste, bardzo takie nawet skrajne w pewnych sprawach, pcha te wspierane przez siebie formacje, wymusza na nich taki kurs, który jest autodestrukcyjny. No przecież co było jakby załamaniem tej dobrej fali Lubnauer, bo ona naprawdę
naprawdę się Polakom zaprezentowała w miarę porządnie, rozsądnie, na tle tego niepoważnego w gruncie rzeczy Ryszarda Petru, to była jakaś szansa. No, ta sprawa konfliktu wokół tak zwanej aborcji, czyli ochrony życia, czyli tematu zabijania dzieci nienarodzonych, no tu Lubnauer w ogóle uległa jakimś emocjom skrajnym, jakby nie wiem skąd, biorąc dane, badania, informacje, że jej wyborcy tego oczekują, czyli formacja, która wchodziła do parlamentu, której istotą był pewien pragmatyzm, pewna racjonalność, nagle zaczęła się bić na szańcach ideologicznych, i to skrajnie ideologicznych, zawężając się do zupełnego marginesu. Tu jest moim zdaniem prawdziwy powód, czyli Gazeta Wyborcza po raz kolejny moim zdaniem pocałowała pocałunkiem śmierci wspierane przez siebie środowisko. Ja to tak postrzegam, tutaj widzę problem, znaczy, że znowu mamy jakąś partię i patrzymy na nią i słyszymy Wyborczą, i widzimy Wyborczą, i widzimy Michnika, a nie prawdziwego lidera, a nie realny program wyborczy, czyli brak myślenia, brak refleksji. Zostawmy zatem Katarzynę Lubnauer, ale skupmy się na refleksjach i myśleniu Grzegorza Schetyny, lidera Platformy Obywatelskiej, bo tu też jest ciekawa sprawa. Wspomniałeś o tym, że Grzegorz Schetyna miał plan, aby właśnie zniszczyć Nowoczesną, no i to zdaje się być realizowane i się udawać, ale z drugiej strony, patrząc na Radę Krajową Platformy Obywatelskiej, to ja zadaję sobie pytanie, jak partia, która tak traci poparcie, która jest też uwikłana jeszcze w afery z poprzednich właśnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej z PSL-em, po raz kolejny tak naprawdę wypowiada te same kwestie, nie dając niczego nowego Polakom, no może poza propozycją debaty o wprowadzeniu euro. To euro też się nie pojawiło przypadkiem, tu słuszna uwaga, bo ja mam wrażenie, że to euro jest takim zastępczym tematem, znaczy skoro mamy tyle problemów wewnątrz, skoro w tylu sprawach nie możemy tak naprawdę nic powiedzieć, bo albo to, co myślimy, jest nie do przyjęcia dla Polaków, to, co naprawdę myślimy, albo w przeszłości robiliśmy inaczej, niż byśmy dzisiaj mówili, czyli jest jakiś clash, prawda, który uniemożliwia, czy rozbija w ogóle komunikację, no to ucieknijmy do maksymalnie możliwego wspólnego mianownika. No to euro, ten standard europejskości, to są te miejsca, gdzie oni się czują najpewniej, nie dziwię się, że w to zupełnie idą. Ja też myślę, że w polityce to jest tak, że każdy, kto się nią dłużej zajmuje, wie, że najważniejsza jest struktura i kontrola nad strukturą. I tu pamiętajmy, że Grzegorz Schetyna, tak jak mówiliśmy, zjadł konkurencję, czy zjada w tej chwili, myślę, że ona gdzieś jest tutaj w drodze do żołądka. Po drugie, utrzymał swoje przywództwo. Czy to jest wystarczająco, żeby przejąć władzę, odzyskać no jakąś dynamikę? Nie. Ale czy można sobie wyobrazić coś innego? No, znaczy, czy jest coś innego na stole? Nie ma. Więc Schetyna trochę czeka na lepsze czasy i to jest racjonalne, a w tym czasie próbuje umacniać tą swoją strukturę, ściągać kogo się da, wyrzucać, kto mu nie pasuje. To ma jakiś sens i powtarzam, on po tych dwóch latach jest, on się moim zdaniem budzi szczęśliwy, bo on jest niekwestionowanym liderem opozycji. Pamiętajmy, że dla niego to było najważniejsze. Czy to przekona Polaków? No oczywiście to Polaków na razie nie przekona. I zresztą tak jak długo były takie tezy, że to ten Donald Tusk jakby niesie tą formację, tak myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że Grzegorz Schetyna też ją betonuje na pewnym poziomie. Ja tam nie widzę u niego potencjału na razie, ale nigdy w polityce nie należy niczego przekreślać. Można sobie wyobrazić jakąś serię wpadek rządzących, jakąś katastrofę wizerunkową, jakiś zewnętrzny kryzys, który zaskakuje, na tle którego Polacy zwracają się ku alternatywie. No jaką będą mieli alternatywę, jak przyjdzie kryzys PiSu? To będzie wyłącznie Platforma. A czy Grzegorz Schetyna na pewno dobrze się zabetonował? Bo ja patrzę też na dwie postaci, które pojawiły się właśnie podczas Rady Krajowej. Mówię tutaj o panu Sikorskim i pani Bieńkowskiej. Te wystąpienia, nie tylko podczas Rady, ale słowa, które wypowiadali w ostatnich dniach, no myślę, że w większości polskiego społeczeństwa się po prostu nie podobają i też nie powinny padać w debacie politycznej, po prostu jeżeli rozmawiamy kulturalnie, szanując się wzajemnie. Tutaj takie słowa padają. Pani Bieńkowska, jako też urzędnik europejski, wypowiada się, że w Polsce jest po prostu źle, że ona nie o takim kraju marzyła i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest, aby też granie być może na pewne zniszczenie tego przywództwa Grzegorza Schetyny i przygotowanie może być może gruntu na powrót Donalda Tuska, bo chyba każdy się z tym zgodzi, że to Donald Tusk jest największym zagrożeniem dla Grzegorza Schetyny. Tu zgoda. Ja myślę, że Donald Tusk rzeczywiście można przyjąć, że on jakby próbuje niszczyć Schetynę, czy próbuje dążyć do tego, żeby ta opozycja była już tak pogubiona, tak pognębiona, tak upokorzona, że jego pojawienie się uczyni go bezdyskusyjnym ewentualnie liderem, ale moim zdaniem to było ryzyko pół roku temu. Według mnie dzisiaj Schetyna jest już na tyle silny, że on będzie w stanie utrzymać taki pakiet, który nie da Tuskowi wszystkiego.
chyba że Tusk przyjdzie jako kandydat na prezydenta i to będzie rodzaj takiego dołączenia, do kooptowania jako kandydat na prezydenta, ale znowu, no wiadomo, że wygrany prezydent jest w stanie zbudować też swoją siłę polityczną i on by dalej podkopywał Schetynę, więc myślę, że tu konflikt jest wpisany. Ja w ten powrót Tuska jakby wiem, że wiele danych wskazuje, że on może wrócić i też tego nie przekreślam, ale jeśli mam mówić o swojej intuicji politycznej, to trudne to dla mnie jest do przyjęcia, dlatego że on się chyba że będzie musiał, bo jest tak też do wyobrażenia, że pani Merkel mu powie, czy któryś z jego innych przyjaciół, musisz. Natomiast co do Bieńkowskiej, ona mówi, o jakiej Polsce marzy, a ja myślę, że mogę powiedzieć, o jakim komisarzu europejskim marzyli Polacy. No to było marzenie jednak o tym, żebyśmy byli tak jak inne kraje, no mieli po prostu człowieka, który tam pilnuje interesu Unii, ale też jednak nie zapomina, skąd jest i jakoś współdziała z macierzystym krajem. To oczywiście prawo jest pewną blokadą, ale zauważmy, komisarze unijni nie mogą faworyzować swoich państw, oni tam nie są reprezentantami swoich narodów, tak, swoich interesów państwowych czy narodowych, no ale za tym idzie też zobowiązanie, że nie mogą przeciw tym interesom działać. To jest, słuchajcie, proszę państwa, jakiś standard, no nie chcę obrać, ale bantustanu, znaczy naprawdę w cywilizowanym państwie coś takiego jest niemożliwe. To są ludzie wzięci z jakiejś powiatowej polityki, za szybkie awanse, pionowe awanse, ale też myślę, że obrażam wielu powiatowych działaczy, bo jak obserwuję w iluś powiatach, w kilku powiatach, gdzie mam jakąś taką styczność, lubię lokalne gazety czytać, obserwować lokalną politykę, to jest wyższy standard. Znaczy to Rada Miejska, jednak Rada Powiatu, czy Rada Miasta, czy Rada Gminy naprawdę poważniej debatuje niż ten styl. No to jest łamanie i podeptanie wszelkich zasad i reguł. Przy powrocie Donalda Tuska stawiamy znak zapytania, ale wrócił Mateusz Kijowski z nowym stowarzyszeniem. No to jest temat, który bardzo chciałem poruszyć, bo wywołuje on zdecydowanie uśmiech na twarzy. Uśmiech na twarzy, ale też myślę, że powinniśmy się jednak zafrasować, jak to się stało, że taki człowiek, tak niechętny zwykłej pracy, tak zafiksowany na jakichś zbiórkach, na swoją rzecz, zaszedł tak wysoko. No przecież są w naszym sieciowym, tygodnika sieci, archiwum zdjęciowym, niedawne całkiem fotki pokazujące Schetynę, Petru, Kosiniaka, Kamysza i właściwie Czarzastego, o ile pamiętam. No tak się trzymali za rączki z panem Kijowskim. No co to za ekipa? Tutaj ja myślę, że Mateusz Kijowski no jest jakimś rodzajem nałogowca aktywności publicznej. On po prostu przeżył bardzo szybki awans i dla niego nawet taka obrzeżowa troszkę działalność ma pewien smak i ma pewien atrybut przyjemności, no bo co jest dla niego alternatywą? No jakaś kompletna nicość i kompletna niemoc. Powtarzam, myślę, że on pozostaje symbolem jakości opozycyjnych elit. To jest bez wątpienia symbolem tego, kto próbował wywrócić demokratyczny wybór Polaków 2015 roku. Właśnie tacy ludzie. Ale z drugiej strony zastanawiam się, kto jeszcze pana Mateusza Kijowskiego może poprzeć, wiedząc to, co o nim wiemy i to, jak on tak naprawdę prezentuje siebie, też jako po prostu mężczyznę, no, kiedy mówi, że nie opłaca mu się pracować, przedstawia konkretne wyliczenia, że musiałby zarabiać tyle i tyle, żeby móc w jakiś sposób spłacić, co jest w zasadzie alimenty, co jest w zasadzie niemożliwe. No dla mnie jest to po prostu coś nie do uwierzenia. Czytam i jakbym czytał powieść science fiction. No to coś w tym rzeczywiście jest, to jest nie do uwierzenia, ale powtarzam, no nie do uwierzenia moim zdaniem, no jak spojrzymy w przeszłość i zobaczymy te obrazki z puczu grudniowego 2016 roku, no, gdzie politycy Platformy Obywatelskiej ramię w ramię z Nowoczesną i z rozmaitymi aktywistami, także z UBK-ami, SBK-ami i prowokatorami, no próbowali po prostu urządzić jakiś krwawy Majdan w Warszawie, no próbowali to zrobić, bo przegrali wybory. I to jest hańba. I musimy o tym pamiętać. Te dwa lata od wyborów 2015 roku były czasem jakiegoś potwornego połamania wszelkich zasad i standardów. I jeszcze ten Tusk, o którym wspomnieliśmy, który jedzie do Wrocławia i mówi o polskich grudniach, bo tu jego koledzy robią próbę puczu i on to zrównuje z martyrologią narodu polskiego w okresie komunizmu. Po prostu że zachowania haniebne. Kijowski jest absolutnie w tym samym standardzie. Michał Karnowski, publicysta sieci, był moim państwa gościem. Michale, bardzo serdecznie dziękuję ci państwu i za wizytę w studiu. Ja tobie również życzę miłego dnia. My wracamy, drodzy państwo, tuż po przerwie, zatem zachęcam do tego, aby zostać z telewizją w Polsce.pl.